Boronów Trzebinia. Na tym odcinku powstał nowy rurociąg, którym popłynie paliwo. Od tego zaczniemy infowieczór. Następnie pytania o dodatkowe dochody Radosława Sikorskiego i wspomnienie wybitnego aktora Leonarda Pietraszaka, który odszedł dziś w wieku 86 lat. Monika Majewska, dobry wieczór. Zapraszam na informacyjny finał dnia. I zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od kolejnej dużej inwestycji Orlenu. Koncern we współpracy z Pernem, czyli operatorem sieci przesyłu produktów naftowych, zbudował nowy, blisko 100-kilometrowy rurociąg. Nowa magistrala zwiększy bezpieczeństwo dostaw paliw do Małopolski i na Śląsk. Damian Diaz. Ruszył nabór wniosków o przyznanie świadczenia 500+ na nowy okres rozliczeniowy. Warto pamiętać o tym, że wniosek składa się tylko elektronicznie. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Relacja Dominiki Choroszko. A teraz w programie spoglądamy za naszą wschodnią granicę. Jak informuje Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy, udało się wstrzymać rosyjską ofensywę na Kupiańsk, miasto położone na wschodzie kraju w obwodzie charkowskim. Według doniesień duży wpływ na to miał mieć skuteczny atak ukraińskiej armii na magazyn, który zaopatrywał wojska Putina w amunicję niezbędną do prowadzenia ciągłego szturmu. A szczegóły w relacji Marcina Lustiga. Z kolei w Rydze pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w towarzystwie pierwszej damy Łotwy Andry Lewity odwiedziła pacjentów z Ukrainy znajdujących się pod opieką Narodowego Centrum Rehabilitacji. Towarzyszył im ambasador Ukrainy w Republice Łotewskiej. Wojna na Ukrainie trwa już niemal rok. Końca konfliktu na razie nie widać, co skłania do refleksji i snucia prognoz na temat spodziewanego rozwoju sytuacji. Właśnie o to zapytał sławnego amerykańskiego politologa George'a Friedmana nasz korespondent w Waszyngtonie Rafał Stańczyk. Wielu kongresmenów było zaskoczonych tym, że Niemcy nigdy nie zapłaciły Polsce reparacji wojennych, mówił przed kongresem w Waszyngtonie Arkadiusz Mularczyk. Wiceminister spraw zagranicznych Polski odbywa szereg rozmów w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami Departamentu Stanu, Kongresu i ONZ-u. Wciąż nieznane są źródła bardzo dużych dodatkowych dochodów Radosława Sikorskiego w europarlamencie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości od kilku dni głośno pytają, kto i za co płacił europosłowi Platformy Obywatelskiej, który w rok zarobił dodatkowo ponad 800 tysięcy euro. Licząc, że głos zabierze też lider Platformy, Piotr Pawelec. I takie były najważniejsze wydarzenia mijającego dnia. Kończymy infowieczór, ale przypominam, że ostatni dziś serwis info chwilę przed północą. Zapraszam do zobaczenia.